Witam Was na kanale Nietolerancja pokarmowa męskim okiem. Przepis nie będzie zawierał alergenów, które ikony właśnie widzicie na ekranie. Podczas dzisiejszego wspólnego kuchcenia pokażę Wam przepis na bezglutenowo-wegańskie kulki mocy. Zapraszam do oglądania. Do ich przygotowania będziemy potrzebowali 300 g suszonych daktyli, 90 g wiórek kokosowych, 75 g płatków jaglanych, 2 łyżki roztopionego oleju kokosowego, 2 łyżki karobów w proszku i jeszcze trochę wiórek kokosowych do obtoczenia naszych kulek. Daktyle zalewamy wrzącą wodą i odstawiamy na około 30 minut. Do robota wrzucamy namoczone daktyle, płatki jaglane, wiórka kokosowe karob w proszku, roztopiony olej kokosowy i całość miksujemy do uzyskania jednolitej masy. Z tak przygotowanej masy formujemy kulki. Następnie obtaczamy je w wiórkach kokosowych. Tak przygotowane kulki mocy wkładamy do lodówki na kilka godzin. Jeśli wypróbowaliście przepis i spodobał się Wam, wrzućcie zdjęcie na Facebooka lub Instagrama z oznaczeniem mojego profilu. Dzięki temu będę mógł zobaczyć efekty Waszego kuchcenia. Podczas kolejnego wspólnego kuchcenia pokażę Wam mój sposób na zrobienie zupy warzywnej. Zapraszam serdecznie.